Witam Państwa z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, z oddziału Grodzisko w Sopocie. Dzięki projektowi, który pozwolił nam wzbogacić naszą wystawę stałą, pozyskaliśmy kilka dodatkowych elementów opancerzenia. Są to oczywiście kopie wykonane współcześnie, niemniej jest to, zacznę może od tarczy, jest to kopia tarczy migdałowej. Tutaj mamy kopię hełmu zwanego szłomem bądź szyszakiem. Jest to hełm raczej używany przez co bardziej bogatych wojowników, zazwyczaj używany przez konnicę. No i wreszcie pancerz, którego nigdy w Grodzisku nie było takiego. Pancerz lamelkowy składający się z około 200 żelaznych płytek połączonych ze sobą skórzanym rzemieniem. Tutaj również mamy takie skórzane naramienniki. No i cóż, chcecie się Państwo dowiedzieć czegoś więcej? Zapraszamy do Grodziska. Ja tylko mogę jeszcze powiedzieć, że takowych elementów nowych będziemy mieli coraz więcej, także jeszcze raz serdecznie zapraszam.